Cześć wszystkim, znowu posiadam na Rzeciąg Arkanum. Chciałem kupić dużo książek, ale możemy zrobić to, co nas interesuje. Bla bla bla. Vivifier. Tajemnicza wędgrodzka receptura. I żeby nie być niesłownym, ona po prostu daje plus 1 do wszystkich statystyk. Bom. Dobra, to nam trochę zmarnowało jeden punkt na charyzmę. Więc jakbym o tym pamiętał wcześniej, to może bym to był w stanie jakieś obejść, ale nie staram się minmaksować postaci. Poza tym prawie wszystko nam się przyda. Trochę życia przez to dostaliśmy, trochę siły. No właśnie, czy teraz... Pozbądźmy się już tych książek. I tak... Czy wystarczająco siły, żeby dzierżyć Blade Launcher? Tak. Więc siły już nie potrzebujemy więcej. Myślę, że zachowamy sobie te wszystkie bronie, które tutaj mamy. Wendigroth War Gauntlets nie są najlepsze. Nie mają żadnej odporności na obrażenia, co prawie wszystkie inne rękawice jakiekolwiek grze mają. Jedyne co to mają, to w sumie 15 obrażeń, jeżeli walczymy bez broni. Jest takie se. Dobra, pozbądźmy się jeszcze tych książek. Mamy całą teraz bibliotekę tutaj. No i co? Weźmy jeszcze tą zbroję. Właśnie, zobaczmy, na ile będziemy lepsi. AC nam wzrośnie z 19 do 50. Odporność na obrażenia z 40 na 63. Bardzo fajnie. I nadal mamy lekkie obciążenie dzięki naszej wzmocnionej sile ostatnio. To fajnie. Jeszcze mamy jeden myk, który prędzej czy później zrobimy. Przy następnym awansie o poziom wezmę sobie percepcję zwiększę. Dzięki temu nie będziemy musieli korzystać z tych okularów. I razem z tym będziemy mieli AC 80. Nie wiem, czy jak dużo to jest, bo gra nie udostępnia nigdzie za bardzo jawnych wzorów na szanse trafienia i tak dalej. No ale to chyba będzie dużo. Dobra, więc tak, możemy się już udawać do otchłani, ale mamy jeszcze dwie rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, zamordować króla Kaladonu, a po drugie, rozwiązać kwestię strajku w Tarancie. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś automatycznie rozwiązywane, jeżeli z tym nic nie zrobimy. I jak to zrobimy, te dwie rzeczy, będziemy mogli wymordować cały Kaladon i cały Tarant. Więc może jeszcze... Tak... Może jeszcze ugramy poziom lub dwa, zanim wkroczymy do otchłani. Zobaczymy. Zbieram trochę zasoby. Baterie mogą się nam przydać. Co do pocisków mamy całkiem spory zapas, więc myślę, że powinien nam starczyć do końca gry, ale mimo wszystko będę jeszcze kupował przy każdej okazji. Dobra, jeszcze magiczne rzeczy. Tak, jeden ze sztyletów okazał się być Arcane Dagger, co ma olbrzymie obrażenia, jak na sztylet. Więc myślę, że gdyby ktoś robił postać pod backstab, to byłaby bardzo dobra broń. Była też Arcane Staff, która ma olbrzymie obrażenia do fatigue, więc też wziąłem dla Zan. Spotkaliśmy też gdzieś Arcane Sword, który ma również całkiem spoko obrażenia. Więc Arcane to chyba takie najlepsze przedmioty, jeżeli chodzi o magiczne. No i to tyle. Dobra.
Dobra, przy okazji, czy oni nas nie lubią? Oni zawsze nas nie lubią. Dobra. Widzimy się w Kaladonie, kiedy obczaję sposób dostania się do zamku. Dobra. Wygląda na to, że już wiadomo, co trzeba robić. Gadamy z tym gościem. Szukam gościa imieniem Bulors. Tak, znalazłeś go. Co do niego chcesz? Zostałem wysłany przez Henrysia Jenksa. Zamknij usta, nie chcesz chyba nas zdradzić. Dobra, co potrzebujemy zrobić? Wejdziesz do tej... Do tego ten... Crate here. No, beczki? Nie wiem. Skrzyni. I zostaniesz wniesiony do magazynu zamkowego. Z tamtego miejsca idziesz do kuchni i znajdź imienia człowiekiem Vernon. On ci powie, co robić dalej. Dobra. Więc tak. Zapiszmy sobie grę. Dobra, bo to jest chyba taki punkt bez wyjścia. Bez powrotu. Dobra. Dobrze widzieć cię, że się udało. Jestem Vernon. Co teraz mam zrobić? Proszę, weź to. Będziesz to potrzebował, żeby otworzyć drzwi z tyłu kuchni. Gdzie te drzwi prowadzą? Do korytarza. Tym korytarzem musisz znaleźć wejście głębiej do zamku. Dobra, jakieś inne porady? Bądź ostrożny. Jeżeli zwrócisz na siebie uwagę, strażnicy zabiją cię na miejscu. Kiedy dojdziesz do komnat króla, wiesz co zrobić. Po tym jak skończysz, jesteś zdany sam na siebie, dopóki nie wrócisz do Tarantu. Dobra. Co nas chyba obchodzi, to wyjście na górę. Nie jestem pewien, czy strażnicy tutaj atakują. Wygląda na to, że tak, że atakują. Chyba ta broń nie zadawała im zbyt dużych obrażeń. Zobaczymy to jeszcze, na pewno jeszcze jakieś napotkamy. Uniknął. Nienawidzę uników na broni palnej. Serio? Mistrz uników się znalazł. Ile można uników mieć? Czy jesteś jedynym tutaj? Chyba tak. Dobra, może zróbmy to lepiej. Co on, dopóki się rusza, to ma bonus do uników, czy co? Dobra. Ta broń nie działa najlepiej. Wezmę moją Teslę. Ona powinna lepiej działać na ludzi w zbroi. Bardziej, że ile on ma odporności na obrażenia? 23. To nie jest aż tak dużo. Dobra, gdzie jest król? Wygląda na to, że król jest tam. Właśnie. Odwiedzajmy te skrzynie. Może będą coś, jakieś ciekawe rzeczy. Dużo kosztowności do pożyczenia sobie.
Jesteśmy na tym momencie, w tym momencie gry, że to w sumie niewiele nam daje. Ale nie mogę sobie tego odmówić. Zobaczymy, czy tutaj będzie zejście na jakiś osobny korytarz i... Dobrze, tutaj jest ich trochę większa grupka. Ciekawe, czy ktoś wejdzie do nas. Może nie atakujmy ich tak w takiej większej grupce. Okej, te drzwi są zamknięte. Kolejne są już podblokowywane, ale... Dobra, walki tutaj nie będą zbyt łatwe. Wygląda na to, że wszyscy żyją. Czy mieli oni jakieś klucze? Nie. Czy mamy tutaj coś ciekawego? Nie. Dobra, którędy teraz? Tutaj są zamknięte drzwi. Zobaczmy tutaj, co mamy. Jakie skrzynia? Magicznego. Magiczna zbroja. O nie. Tylko nie mój. Dobra. Musimy ich zdejmować przy każdej możliwej okazji. W takim razie. No i zbroja moja działa. Potrzebował całkiem sporo zamachów, żeby coś mi sensownego zrobić. Dobra, co do tego... Zatrzymam sobie... Może się okaże coś ciekawego. Dobra, tam mamy jeszcze kilku strażników, wiecie co? Nie ma sensu ich zostawiać przy życiu. Jak darzył mnie z ciachą? Nie, nie za dużo. Tam są jakieś... wejście do kanałów? Możliwe, że to będzie nasza droga wyjścia. Zobaczymy. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Całą grupę ich. Dobra, ta walka może być ciężka. Zapiszmy wcześniej. Wezmę tryb turowy. Dobra, pierwszego z nich, którego mogę ustrzelić. Ratten już i tak będzie trupem. Dobra, dobijmy go. Oczywiście oni będą mieli dosyć dużo punktów ruchu.
A, może się wycofam? Doszliśmy do momentu, że aż nawet nasi do walki wręcz nie są aż tacy silni. Pewnie zbrojownia. Mogę tu podejść do tych drzwi? Dobra. Dużo pułapek. Mam mój wykrywacz pułapek. W sumie mogę jego tutaj użyć. Dosłownie pułapki wszędzie. Dobra. Dobra. Musimy wrócić tu później. Na razie nie mamy wystarczająco many, żeby się przez to przebić. Zapraszam pana. Tutaj jeszcze jeden pan chodził. Go zauważymy, to też go ustrzelmy. Nie, to ten sam, okej. Dobra. A, nie będę sprawdzał, jak chciał. Domyślam się, że żaden ze strażników nie ma tu nic ciekawego. Nic ciekawego. Też jakieś klatka do kanałów, domyślam się. Nic ciekawego, dobra. Virgilu, czy ty masz nadal swój mace? Masz Mystic Mace. To dobrze, bo to oznacza, że powinieneś korzystać również z many w tej maczudze. Dobra. Tu nic nie ma. Tu jest dużo słodkości. Trochę złota. Dobra, może jeszcze tutaj wrócimy za chwilę. Virgil trochę many odzyska. To, co nas teraz bardziej interesuje, to pewnie wejście na górę. Robociku, gdzie jesteś? Potrzebuję twojego pieszczotliwego dotyku, twoich macek. Dobra, idźmy na górę po prostu. Wyposażony jestem, dobra, no to na górę. Nad krasnoluda mają.
strażnika. To może się przydać. Dobra. Momencik. Torianie. To i zaczął władać sztyletem. O czym nie jestem. O czym mi nie wiadomo. A nie, może ten strażnik miał sztylet? Tak, on miał sztylet. Okej. Te drzwi są otwarte, okej. Ale te są zamknięte, dobra, nie chcę się z nimi bawić. A domyślam się, że tutaj jest nasz ostateczny cel. Dobra, nie wiem co się wydarzyło. Virgil padł ze zmęczenia, ale żyje. Dobra, medyczny arachnid. Możesz podejść do Virgila i go uleczyć? Możesz, Virgil, możesz ty podejść do niego? Dobra. Masz coś na odświeżenie? No i cóż, i... chyba byłoby na tyle. Klucz. Trochę leczonka. No, ci mieli całkiem niezły sprzęt. Ogr z kataną. Dobra. Dzień dobry, królu. Co możesz dla mnie zrobić? Umrzeć. Tysiąc sztuk złota przecież sobie zawsze nosił. Ciekawe. Weźmiemy sobie jego rzeczy. Dobra. Dobra, co tam zgarnąłeś, Sogu? Złoto, 10 tysięcy, kurde. Obłowiliśmy się na tym. Dobra, tutaj jest jeszcze jakieś zejście. Zobaczmy, co to jest. Zejście tutaj, okej. Okay. O, czyli mogliśmy ominąć jakby tamtych strażników i dojść od razu do króla. Trochę by pomogło w morderstwie jego. Dobra, zobaczmy teraz te zejścia, czy nas prowadzą gdzieś. O, tędy również można się było od razu do króla dostać, okej. Dobra. To zobaczmy jeszcze tamta krata, gdzie prowadzi. System wentylacyjny. Dobra, zobaczmy, gdzie to jeszcze prowadzi. Tutaj. Tutaj. Okej, chyba wcześniej nie zauważyłem tego. Dobra, tak czy siak, teraz chyba mamy tylko jedno wyjście, znaczy przez główne drzwi.
więc paru ludzi się może teraz na nas rzucić, chyba już dostaliśmy reputację. Tak, zabójca króla Farada. Dobra. Sogu. Poszczędzam trochę baterie. One mogą się jeszcze przydać w przyszłości. Albo nie, bo nie mam miejsca. Dobra. Dobra, to wychodzimy. Drzwi są zamknięte. Otwórz mnie. Cześć, zabiliśmy właśnie twojego króla. W sumie dużo doświadczenia na tym nie zarobiliśmy póki co, jakieś 5000, co to jest? Tak teraz będą wyglądały nasze ewentualne wizyty w Caladonie. Dobra, muszę trochę zrobić miejsca, ale nie mam za bardzo. Dobra, wiecie co? Nic ciekawego się już za bardzo nie wydarzy. Widzimy się z powrotem w Tarant. Dobra, jesteśmy z powrotem w Tarant. Pochwalmy się naszemu zleceniodawcy. Dobrze wykonaną robotą. Bierzmy kasę. Przy okazji... ten amulet, jeden magiczny, co znaleźliśmy, bardzo ciekawy. Maksymalna liczba towarzyszy plus jeden, ale chyba zmniejsza reakcję ludzi. Ciekawe. Niestety na nas nie działa, bo zero mocy magicznej. A poza tym była jakaś płytowa zbroja zaczarowana i jeszcze tamten topór nie był zbyt ciekawy. Dobra, gdzie on jest? Tutaj jest nasz koleżka, tak? Witaj, Henryś. Przyszedłem po moje pieniądze. A, oczywiście. Świetnie się spisałeś. I tak. Zwróciłeś Tarant wielką przysługę. Herosi są wszystkich rozmiarów i kształtów. A ty jesteś prawdziwym bohaterem. nie musisz aż tak bardzo schlebiać. Tak, przedem. Po prostu daj mi kasę. Proszę, dziękuję jeszcze raz. Będziesz długo, na długo zapamiętany. Ciekawe, czy to zmieniało jakoś naszą reakcję ludzi. Chyba nie. Dobra. To jest chyba najbogatsza moja postać, jaką kiedykolwiek w Arkanum grałem. Ale mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia w Tarant. Która spowoduje, że już nigdy w życiu nie wrócimy do Tarant. Commercial District? Dobra. Weźmy nasze... bojowe nastawienie. A, dobra. Najwidoczniej jeszcze trwają strajki. Dołóżmy naszą... Moje motywy... Tak, dołóżmy nasze 3 grosze do tych strajków. Moje motywy są niewinne. Co się tu dzieje? Może mogę pomóc? Może mogę z nim porozmawiać? Te drzwi są zamknięte.
Może mogę ich przekonać, żeby się poddali. Zamknęli się w środku, ale właściciel dał nam klucz. Dobre. Kim jesteś? Mów albo cię zabiję. Jestem tutaj, aby porozmawiać z panem Trogiem. Tu jest pan Trog. Przybyłem tutaj, żeby dołączyć się do waszej sprawy. Your plight, wasza zła sytuacja, przemawia do mnie. Jestem tutaj, żeby pomóc wam spalić tarant do ziemi, tak, do cna. Wiesz, że cię zabiją, jeżeli tylko będą mieli okazję. I don't know, but co to osiągnie, biec, żeby nasz pewną śmierć? Nie wiem, ale będzie śmiercznie. Umieranie w klatce jak zwierzę osiągnie jeszcze mniej. Tak, zginie mnóstwo niewinnych. Niewinnych? Czy zrobili cokolwiek, żeby zatrzymać Wheelera? Pora, żeby poczuli wasz ból. Tak, zmusimy bydlaków do tego, żeby zapłacili. Dobra. Czy wszyscy żyją? Z naszej strony tak. Ze strony strażników trochę mniej. High velocity pistol? Okej. Okay. Pozbierajmy amunicję. Przyda nam się. Dobra, dostaliśmy reputację. Instigator of the Orc Riots. Jesteś wrogiem publicznym nie tylko Tarantu, Caladonu, ale Caladonu również. Prawdopodobnie powinieneś zainwestować w zbroję. Dobra. Dużo amunicji. Przyda nam się. Kapitan Wheeler. Ciekawy karabin maszynowy. Nie jest lepszy od tego, co już mamy, ale ciekawy, że nic takiego nie spotkaliśmy. Prędkość 20, 10 do 40. Poczekajcie, porównajmy to z naszym karabinem maszynowym. A, nie mam go. Dobra, weźmiemy sobie na pamiątkę. Oczywiście teraz możemy przejść się po tarancie i obserwować nasze dzieło zniszczenia. Możemy również odwiedzić jeszcze raz rezydencję pana Batesa. Drzwi są zamknięte. Nie mamy klucza. Oczywiście orkowie chodzą wszędzie. I kiedy orkowie spotkają kiedykolwiek jakiegokolwiek przechodnia, to go mordują na miejscu. Dobra, pozbądźmy się tej bramy. Die, you bastards! Yes.
Macie jakiś klucz, nie? Szkoda. Dobra, zobaczmy, czy w ogóle znajdziemy jeszcze Batesa w środku. Czy już się wyniósł. I must say I am speechless before the grace with which you wield your weapons of destruction. Dobra. Bo strażnik jest nadal tutaj, ale to chyba tyle. Tak, nie widzę nigdzie Batesa. A właśnie, ten strażnik, on się Muga jakoś nazywa, czy tak? Gdybyśmy pracowali dla Batesa, to byśmy dostali w pewnym momencie opcję, żeby go dołączyć do drużyny. To jest kolejny potencjalny towarzysz, którego zamordowaliśmy z zimną krwią. Dobra, wszystko jest pozamykane, nie chcemy się ich rozwalać, tych zamków. Chociaż tutaj jest jakiś... tutaj jest jakiś safe. Nieważne. Cześć ludzie. Dobra, mordujmy jeszcze ich dla sportu. Nam brakuje do kolejnych poziomów. Nie wiem, czy to, że oni mają dosyć niski poziom, czy to wpływa na to, że tak mało doświadczenia dostajemy. Jak się przeszedłem po Kaladonie i pomordowałem wszystkich, którzy mi się napatoczyli. Zostaw naszego mechanika. To też, nie wiem, może z 10 tysięcy zarobiłem jano doświadczenia. Myślałem, że mordowanie całych miast będzie obfite w doświadczenie, ale... Nie wiem, może te postacie mają jakieś zahardkodowane, żeby dawały mało punktów doświadczenia z jakichś powodów. Nie mam pojęcia. Dobra, przejdźmy się jeszcze główną ulicą Tarantu. Tak, gra muzykę bitwy, bo pewnie ktoś gdzieś się nawala. Na przykład jacyś orkowie z jakimiś cywilami. O! Tutaj nawet straż wygrała. Trzeba to poprawić. Szkoda, że nie mają więcej pocisków. Dobra, zapewne może też się zapytać. Punio, masz tyle kasy. Po co ci ta cała kasa, skoro teraz praktycznie wymordowałeś wszystkich kupców w całej grze? Po pierwsze, dla krasnoluda kolekcjonowanie złota jest wartością samą w sobie. Po drugie, mamy jeszcze klan koła. I klan koła kompletnie nie obchodzi, co my sobie robimy na zewnątrz. Możemy mordować całe miasta i klan koła nadal będzie dla nas przyjazny. Więc gdybym w tym momencie nadal potrzebował jakichś zasobów, to mogę się jeszcze udać do klanu koła i je uzupełnić. Dobra, przejdźmy jeszcze tutaj przez kocioł. Jeszcze paru na drodze mamy. No, ci nadstawiali trochę oporu. Dobra, a jak tam kocioł? Kocioł nadal nas w miarę lubi. Nie chcą nas na pewno atakować. Z kocią ma trochę gdzieś to, że wymordowaliśmy całą resztę miasta. Może nie. Myślałem, że kocioł będzie bardziej neutralny. No cóż.
Ważne, że zbroja działa. Ewidentnie zniknęły wszelkie nasze problemy z byciem mordowanym, kiedy tylko coś zaatakujemy. Dobra, to by było na tyle. Zrobiliśmy wszystko chyba, co mieliśmy do zrobienia jako zła postać. Ewentualnie moglibyśmy jeszcze pójść do Miasta Mrocznych Elfów, tam zrobić również porządek. Ale to w sumie niewiele nam da. Doświadczenie jakoś bardzo wolno. Doświadczenie bardzo wolno schodzi. Znaczy wchodzi z mordowania niewinnych ludzi. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz, która jest w czarnokorzeniu. Spróbuję ją znaleźć i widzimy się na miejscu. Dobra, chcemy porozmawiać z tą panią. Tak, generalnie jej syn zaginął. On ma ten warsztat. Chyba w sumie wspominałem o tym. To jest ten quest, który polega na tym, żeby... Wiedziałem, że takie rzeczy tutaj chodzą dookoła. Dobra, ma ten warsztat niedaleko Czarnokorzenia i zaginął ostatnio, nie daje oznaków życia. Dobra, poczekajmy do rana. Czekajmy jeszcze 2 godziny, aż będzie światło. Tu jest to jego warsztat. I generalnie co tu się dowiadujemy? Tak, że jest tu jakaś brama wymiarowa się między wymiarami się otworzyła i że przez nią wchodzą demony i że musi ją zniszczyć, bo inaczej demony zaatakują miasto. Coś takiego. Oczywiście nie zamierzamy tej bramy niszczyć, bo mnie interesuje, czy na koniec gry będzie jakaś wzmianka o tym, że jej nie zniszczyliśmy i że miasto zostało zniszczone przez demony. To dałoby nam zdecydowanie za dużo dobrej reputacji, gdybyśmy to zrobili. Ale ta brama, ona tak, przyzywa demony w nieskończoność. I to takie dosyć... to są przeciwnicy, większość z nich to... W późnej części gry. Będziemy je właśnie w otchłani spotykać, części z nich. Więc powinni nam dawać całkiem niezłe doświadczenie. Dobra, tu mamy jego ciało. Jest magiczne urządzenie do zniszczenia tej bramy. Nie będziemy nawet go dotykać. Dobra, ludzie. Kurde, nie wiedziałem, że tak mocno ciągnie. Dobra, ciekawi mnie, jak się teraz z tego wydostać. Spróbuję odbiec na większą odległość i zobaczymy, czy to ściągnie naszych towarzyszy. Tak, daje nam to sporo doświadczenia, ale nie chcemy tam siedzieć w nieskończoność. Dobra, jak uciekniemy, to okej, da się tego odejść. Dobra, plus 1 poziom za tą krótką eskapadę. Mogę teraz posiedzieć tutaj trochę dłużej. Nasi koledzy chyba są na tyle dobrzy, że powinni sobie dać radę tutaj siedzieć dłużej i ekspić. Ale chyba nie chce mi się. W następnym odcinku po prostu już idziemy do otchłani,
i robimy końcową robotę. Szkoda, że tak trochę cienko z ekspami wyszło. Prawdopodobnie przez tą liczbę towarzyszy. Ale cóż, tak wyszło. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.